Ciekawy problem, czy w przypadku negatywnego badania psychotechnicznego na operatora wózka widłowego możesz je próbować poprawiać w nieskończoność w innych pracowniach, no aż w końcu gdzieś uzyskasz wynik pozytywny. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę oczywiście od zapytania mojego widza. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie badania psychologicznego z medycyny pracy. Jeżeli badany przychodzi bez skierowania albo prywatnie sam płaci za takie badanie i w wyniku badania zostaną stwierdzone przeciwwskazania psychologiczne, to czy może pójść do innej pracowni i spróbować kolejny raz przejść takie badanie? No czyli powiedzmy klient płaci i płaci, aż w końcu dostanie taki wynik, jaki chce. W końcu z wynikiem konsultacji psychologicznej powinien pójść do lekarza medycyny pracy. Jeśli lekarz wyda orzeczenie negatywne, ewentualnie wtedy się odwoływać, ale jeśli zamiast pójść najpierw do lekarza spróbuje przejść badanie w innej pracowni, no i kolejny raz za nie zapłacić. No tak teoretycznie może przyjść przecież osoba, która chce prywatnie zrobić na przykład kurs na wózki widłowe, no i kogo wtedy ma poinformować o negatywnym orzeczeniu psychologicznym. Problem bardzo ciekawy. Najpierw powiem, jak powinno być teoretycznie, chociaż czy mam rację, czy nie, to też musisz ocenić. Metodyka badania w pracowniach psychologii transportu, które badają operatorów czy kandydatów na operatorów wózków widłowych, powinna być identyczna lub zbliżona. Tak więc, no, jak raczej nie przeszedłeś raz, no to masz małe szanse, aby przejść to samo badanie po raz kolejny gdzieś indziej. Dotyczy to szczególnie widzenia obuocznego, a szczególnie braku widzenia obuocznego, no, czyli jak nie masz tego widzenia przestrzennego, no to raczej go miał nie będziesz. No ale mogą być przecież inne jakieś sytuacje, że na przykład nie przeszedłeś stereometru, bo zapomniałeś okularów, no założyłeś okulary, ty wszystko widzisz dobrze, no i powtórka wtedy sens jakiś ma. Również no, mogło ci pójść słabo w testach na inteligencję, miałeś wcześniej ciężki dzień, ale potem nagle nie poszedłeś w poniedziałek po grillu, tylko w środę wypoczęty. No doznałeś jakiegoś oświecenia i wszystko, powiedzmy, poszło ok. Sprawa jest dla mnie jasna na przykład w przypadku kierowców zawodowych. No jak nie przeszedłeś, taka pracownia ma obowiązek zgłosić twój przypadek do Wydziału Komunikacji, no i w konsekwencji możesz nawet stracić prawo jazdy zawodowe. No ale bądźmy szczerzy, możesz też również odwołać się od orzeczenia negatywnego. Natomiast nie słyszałem o jakimś podobnym trybie u operatorów wózków widłowych, czy jakichś suwni, czy tam operatorów jakichkolwiek innych maszyn. No czyli teoretycznie, jak oblałeś psychotesty, mówię same psychotesty, to nie za bardzo jest tryb odwoławczy od tegoż to orzeczenia psychologicznego. No, nie słyszałem też, aby psycholodzy zgłaszali ten fakt do jakiegoś urzędu, który ci nadawał te uprawnienia, no i który by ci potem te uprawnienia na wózki widłowe zabrał. No tak czy owak, wiązałoby się to z jakimś powtórnym badaniem gdzieś tam, prawda? A o czymś takim nie słyszałem. No jaki z tego dla ciebie morał? No, że w sumie możesz bezkarnie chodzić po pracowniach aż do bólu. No pewnie jak masz troszeczkę szczęścia, czy szczęściu pomożesz, to ci się gdzieś tam uda. Oczywiście system jest bardziej szczelny, kiedy lekarz medycyny pracy kieruje cię do swojego psychologa, no wtedy ten jak cię wyhaczy, że jesteś słaby, od razu powiadamia tego lekarza o wyniku negatywnym. No i wtedy, tak jak tutaj mój widz wspomniał, pozostaje ci tylko odwołanie się od negatywnego orzeczenia, ale lekarskiego. I odwołujesz się wtedy do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, ale dotyczy to tylko jednak orzeczeń z kodeksu pracy, czyli badań wstępnych, okresowych, kontrolnych. Natomiast nie odnosi się to, czy nie obowiązuje to do kursów na operatorów wózka. No, chociaż tak teoretycznie badanie powinno być identyczne jak do pracy, no bo potem w końcu będziesz badany do pracy. No i warto by kogoś powiadomić w razie, kiedy otrzymałeś negat, no po prostu, żebyś się dalej, jak to mówią, nie męczył. Wypływa nagle inny ciekawy problem, no czy warto, abyś sobie na siłę załatwiał pozytywne badania psychologiczne. I
Prywatnie uważam, że nie. Oczywiście uważam, że ludzie powinni pracować, jak masz, że tak powiem, jak bycie operatorem wózka widłowego jest twoją pasją, no ale bądźmy szczerzy, jeżeli pracujesz, a przynajmniej będziesz później pracował, to nie masz dożywotniej gwarancji, że będziesz przez całe życie badany przez tego samego lekarza i psychologa, no, którzy cię wcześniej dopuścili pomimo twoich, no, nazwijmy to, ułomności. No, jeżeli są to ułomności dotyczące narządu wzroku, badania braku widzenia obuocznego, no to jak to mówią, umarł w butach, prawda? No i z dnia na dzień może się okazać, że nagle staniesz się niezdolny do pracy, którą wykonywałeś od lat, tylko dlatego, że zmieniła się ekipa cię badająca, czy zakład pracy nagle cię wysłał do nowej przychodni, no, czy powiedzmy stary psycholog odszedł, nowy przyszedł. Także takie przypadki też są mi znane. Natomiast po tym konkretnym wideo bardzo liczę na twój oddźwięk, czy oddźwięk osób, które miały po prostu podobny problem. No, czy jak nie przeszedłeś badań w jednej pracowni, to po przejściu w tej drugiej pracowni szło wszystko potem bezproblemowo, ale nie bezproblemowo przez tydzień czy dwa tygodnie, tylko bezproblemowo podczas badań do pracy w okresie późniejszym. Czyli jak to wyglądało za lat 5, 10, 15, 20. No i koniecznie to skomentuj pod filmikiem poniżej. Mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Natomiast tak na marginesie, system prawdopodobnie się kiedyś uszczelni. No, dzięki Bogu, przynajmniej dla takich osób, które chcą ten proceder wykonywać i się badać po różnych pracowniach, Ministerstwo Zdrowia ma naprawdę inne ciężkie problemy na głowie, związane bardziej z pracą NFZ. No, nie bardzo interesuje się nowelizacją przepisów z medycyny pracy, czy z psychologii transportu, także pożyjemy, zobaczymy. No i drugi taki inny ciekawy przypadek. Znam kilka osób, które uchowały się przez lata jako operatorzy wózka, czy kierowcy bez, powiedzmy, kierowcy zawodowi bez widzenia obuocznego. No, jeden taki przypadek znam osobiście, ponieważ dany kierowca uchował się, kierowca autobusu uchował się ponad 20 kilka lat, no ale w końcu zmienił się lekarz, wysłano go do innego lekarza. Ten od razu napisał do starostwa, starostwo skierowało go do WOMP-u. Gość teraz walczy, że tak powiem, na kolejnych etapach odwoławczych. W tej chwili odwołał się chyba nawet do jakiegoś sądu, tylko po to, żeby przeciągnąć sprawę i jeszcze trochę pojeździć. No ale w zasadzie jego los jest przerządzony. Prawo jazdy zawodowe utracił. No wprawdzie uprawnień operatora wózka widłowego raczej nie utracisz, no ale do pracy cię ktoś tam dopuścić czasem, no, może nie dopuścić. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.